Cześć! Dziś chciałam Was zaprosić na kolejny prosty przepis na muffiny jajeczne. Na blogu ten przepis znajduje się już od bardzo dawna, ale jakoś zapomniałam o tym materiale, który nagrałam, więc dzisiaj Wam pokażę. Świetny pomysł na śniadanie, ale u nas częściej w sumie na kolację. Można też zjeść na zimno i wziąć na przykład do pracy. Tak naprawdę to nic innego jak taki omlet zapiekany w piekarniku w formie do muffinek z ulubionymi dodatkami. Zapraszam! Dodatki do jajek mogą być dowolne. U mnie to jest chorizo i tutaj widoczna zieleninka. Przyprawiłam je ziołami prowansalskimi, no bo właśnie one się dobrze komponują z rukolą, cebulą, z pomidorami, z papryką. Sól, pieprz oczywiście też tutaj wrzuciłam. No i trochę pokruszonej fety, takiego sera sałatkowego. Czasami robię tak, że najpierw wrzucam warzywa i zalewam je jajkami, a czasami mieszam całą masę, tak jak tutaj zrobiłam. Mam plastikowe, silikonowe foremki, które wypełniam najwyżej do 3/4 wysokości, po to, żeby te muffinki wyrosły, ale zdążyły się też zrobić w środku. Są bardzo smaczne. Jeżeli Wam się spodoba taki pomysł na takiego innego omleta, to koniecznie wypróbujcie i dajcie znać, czy smakowało. Ja bardzo dziękuję Wam za subskrypcję i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym filmie.